Witamy Was bardzo serdecznie w samych quizach. A dzień dobry, dzień dobry. Ostatnie odcinki były znowuż takim miszmaszem, a dzisiaj postanowiliśmy y, znowuż uderzyć w jeden konkretny temat. Tak, tematycznie, bo y, znaleźliśmy jeden śmieszny quiz i, i tak to się pociągnęło. Tak. A mianowicie chodzi tu o nastolatków. Czyli możemy tak wywnioskować, że tematycznie będzie to też cringe? Tak. Ale dobra. Eee, no to co? No to zaczynamy. Dzisiaj akurat sobie wzięliśmy... A nie pi pięć. 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 Okej, okay, tak. bo miało być początkowo cztery, a wyszło pięć, mhm. więc sobie tak to zrobimy. No dobra, to więc... lećmy tak, jak jest tak, po prostu. Czyli, czy możesz utożsamić się z nastolatkami? Yy. A, jakby ktoś nie wiedział, no my oczywiście jesteśmy nastolatkami, nie wiadomo. Wieczni nastolatkowie. Tak. tak. Czy irytuje Cię, czy gdy ktoś podaje rozwiązanie na Twoją wymówkę? Co? co? Czekaj, yy, pierwsze co mi wpadło do głowy, że Ty masz jakąś wymówkę i ktoś to podważa? Typu dzisiaj nie mogę pić, bo jestem na antybiotyku, a koleś Ci mówi, a tam, bo zażyłeś go rano, a wieczorem możesz pić. No to nie, no takie rzeczy mnie irytują, no. No mnie też. Jeżeli o to chodzi, bo w sumie, i dlaczego to jest w ogóle Hermiona? Właśnie się zastanawiam. Po What prostu ktoś fact? stwierdził, że ma takie. Uh, taką. Uh, run, uh, I dlatego wstawi. A. Uh. Czy masz w sobie uroczą i mroczną stronę jednocześnie? Boże. Co? Co to znaczy urocza i mroczna strona jednocześnie? To no, już... że z jednej strony lubisz pony, ale z drugiej strony Ramsteina słuchasz. Czyli Emo. Albo Emo. Tak. No, no to oczywiście tak. Mamy w sobie oba. Emo. Yy, ale pamiętaj, że emo takich rzeczy nie robią. Chociaż kucyki pony akurat aż tak nie lubię. O, halokoty szybciej. No ja kucyki pony nieironicznie oglądałem w zerówce, na kasecie VHS. A. Te takie, jak jeszcze były takie grubsze? Tak, tak, tak. No tak, było tak. coś takiego. głównymi złymi były jakieś czarownice. A. Czy ubierasz się inaczej niż byś chciał? Znaczy, no nikt mnie nie zmusza do tego, żebym miał się ubrać w coś konkretnego? No obecnie raczej nie. Nie, no mnie się wydaje, że ja się ubieram tak, jak mi się podoba. No, czasem no. mam tylko do siebie takie, że chciałabym fajniej wyglądać, jak chodzę po domu, a zazwyczaj ubieram jakieś szmatiska. No, jak po domu? Muszę w Lumpie kupować więcej rzeczy do domu, które są sexy? Tak. Stój pokojówki. Tak, dokładnie o to tak. chodzi. Tak, czyli nie. Czy tak? Poczekaj. Nie, no, nie, no dobra, ubieram się tak, jak chcemy, no kurde. Czy masz duże wymagania do osoby, z którą mógłbyś być? Znaczy duże wymagania? Ja obecnie nie mam takich wymagań. No właśnie to jest to pytanie. A czy wcześniej miałeś duże wymagania? Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja miałam takie sobie, wydaje mi się. No, a ja raczej też. Ja raczej Ten... No to nie, dobra, tam już bez przesady. To był czas eksperymentów. <głos> <głos> Czy uczysz się języka angielskiego z memów i internetu? A co jest dziwnego w uczeniu się z internetu? No w sumie większość internetu jest chyba w języku angielskim, a przynajmniej duża część, więc znaczy Uczenie się angielskiego memy często mają też ten memiczny charakter slang. Tak. Jeden mój znajomy powiedział, że e, chciał się uczyć niemieckiego z jakiegoś tam e, z jakiejś niemieckiej wersji Forchana mhm. i mu to odradzili ogólnie, mhm. bo wtedy by się nauczył, y, wiesz, być niemieckim śmieszkiem, któ którego pewnie większość Niemców by nie zrozumiała. No też, ale przynajmniej sobie szczerze, że to jest część słów tylko, nie? Więc w sumie, no dobrze znać też takie slangowe, dziwaczne określenia. No dobra, kliknij, że tak, no bo po części no trochę tak jest, nawet nieświadomie, nie? No. Się zdarzy. Szukasz inspiracji do stylizacji na Instagramie, o nie. Nie. O nie, 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 nie. Ewentualnie, jak może mi się na Instagramie jakieś zdjęcie spodobać i no mogę tak, spróbować... No tak, ale tu chodzi stricte tak, o ciuchy. I mogę spróbować je odtworzyć... Mhm. Ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że patrzę, nie wiem, Facebook, Instagram, gadugan. Gadu. I muszę się tak ubrać, jak ta osoba. Tak. Czy marzysz o tym, aby być influencerem? Nie, bo mi się to źle kojarzy. W sensie. Kurde, youtuber to jest trochę influencer, nie? Czy zarabiając 300 zł rocznie mogę na, z YouTube'a, mogę ten, mogę się. Ale nie, ale tak określać. jest ogólnie, nie? No, znaczy, czy bym chciał. W sumie to bym chciał, ale chciałbym być, yy, znaczy ma marzyć. Ja w sumie tworzę jakiś tam content na YouTubie i chcę z tego coś tam zarabiać, ale nie chcę być taką, wiecie, typową influencerką, która potem zacznie sprzedawać świeczki do uszu, które nie mają prawa działać, ale nie. mówi, że działają. Ja marzę, ale się do tego nie nadaję. Yy, nie. Ale możesz kliknąć, że tak, ja marzę. To nie jest tak, że się do tego nie nadajesz. Po prostu musisz więcej nagrywać i z czasem będzie. Tak dobrze. 69% nie. Czy nie możesz się doczekać, aż będziesz pełnoletni. Dobra, tak. cofnijmy się może do czasów, kiedy nie byłem pełnoletni i spróbuję sobie wtedy przypomnieć, czy miałem jakieś takie marzenia. No na pewno kupowanie alkoholu było prostsze. E... To zależy, w jakim okresie. Wydaje mi się, że im była młodsza, tym bardziej chciałam już... O, pełnoletność, ale jak miałam na przykład 15-16 lat, to już tak trochę bardziej mm. miałam to. kurcze, no nie wiem. Chociaż bardziej tak, no chyba bardziej się chciało jednak. Potem było aby takie. się uniezależnić trochę. Potem było takie jedno wielkie rozczarowanie, bo na przykład w liceum doszliśmy do takiej doskminy, że dlaczego właściwie rodzice ma mają nam pisać usprawiedliwienia, że jesteśmy pełnoletni. No tak, ale jesteście mentalnymi dziećmi nadal w wieku 18. No, lat. no, no, no niektórzy w wieku 30 nawet. Są. Nie, no dobra, wiesz o co chodzi. No ale jednak to szkoła A. nadal, nie? Aha, i to wszystko. no, Dobra, teraz ciśniemy na y, pytanie numer dwa, w, se, w sensie quiz numer dwa. Mhm. I, jeśli nie znasz więcej niż połowy z tych słów, to znaczy że się starzeje. Yy. Czyli, czyli będzie, będzie tak Elo. Tak. Elo, y, siema. zero. Yy. Czy wiesz co? Znaczy SMS-owy zwrot BAE? Nie. Nie. A i już na samym początku pojawiają się schody? Nie wiem. BAE? I jeszcze jakiś Nie wiem, czy ta morda ma coś, jakby nam troszeczkę sugerować. Ja nawet nie będę patrzeć, co, co to znaczy, może. Nie, mnie też to w sumie nie interesuje. A co wie, czy wiesz, co znaczy SMS-owe określenie Dlaczego SMS-owe? O co chodzi SMS-owe? Ja, Yolo... to zrobił? Właśnie, jolo to bardziej. No dobra, w to tak. Ogólnie, takie w, w przestrzeni jakiejś wirtualnej. No. Ludzie nawet, znaczy nie ludzie, tylko młodzież, <laughs> e czasem używa tego też w normalnej rozmowie. No tak. Nie no, to akurat znam. Tak. E czy wiesz, co znaczy określenie że piara Czekaj, to nie chodziło co, o. Co, pewnie nie o... W rzepaku? To nie chodzi o te, co sobie robią zdjęcia w rzepaku, bo ładny, żółty? No, z tym mi się kojarzy, ale że Piara, aby mówili, nie wiem, ale zapewne o to chodzi. Bo było coś takiego, że zdjęcia w rzepie są. To jest rzepa, nie? Więc ja myślę, że tak, że Rzepak. chyba jednak wiemy o co chodzi w Rzepak, tym. Rzepak, a nie rzepa. Rzepak, no, że no. Piara. Nie, bo to, że mi się bardziej z rzepą no. kojarzy niż z rzepakiem. No, a tutaj jest laska z tym, z, z, ze, ze słonecznikiem. Wiem, ale dobra, dobra, chyba wiemy o co chodzi. No, pomimo wszystko, chyba wiemy o co chodzi. Jeszcze ten kolor żółty tak tutaj bardzo podpowiada i chyba chodzi hmm. o to. Więc podciągnijmy sobie, że wiemy. Czy wiesz, co znaczy zwrot Naura? Nie, tego to ja w ogóle pierwszy pie słyszę w ogóle to słowo. Ja też nie wiem. Do... W ogóle to mi się kojarzy trochę. To słowo i to pierwsze baje, jakby to były takie głupawo przerobione, że baj i nara, ale nie wiem. Z tym mi się tylko kojarzy. Nic więcej mi nie przychodzi do głowy, ale nie wiem. Daura. No dobra, ale ja pierwszy raz to słyszę, więc mogę no Nie, zobaczyć, ja nie, że wiem, nie wiem, tylko tak mówię, że jedyne, co jeszcze mi się może mhm. kojarzyć, to. Kurde, po, a, autor bądź autorka tego quizu powinna zrobić jakieś wytłumaczenie. Tak, potem można przecież w niektórych. Typa quizów dawać coś Czy wiesz, co znaczy określenie Julka? No to akurat wiem. No tak. Tylko, że to się już rozpłynęło, tak. Mm -hmm. Powiedzmy, różne typy osób mogą do tego należeć. No w sumie tak. Czy wiesz, co znaczy SMS-owy skrót S? Znaczy, ja wiem tylko, że czasami ktoś mi mówił, że puści mi esa, że wyśle mi esa. No. Ale ja nie wiem, czy chodzi ja o to. Ja też nie wiem, czy o to Ale chodzi. Ale z racji, że jest to słowo. Z, z, z racji, że jest to słowo potoczne, nie musi mieć jej jednego znaczenia. Jako ja, że ESA w takiej formie, nie obchodzi mnie, co ma na myśli autorka. No I zaznaczy, że znam. No dobra. Czy wiesz, co znaczy zwrot ok, boomer? O Boże, no, no tak. No sobie. tak, wiem. To właśnie boomerzy to rozwiązują w tej chwili. Czy znaczy, ja, ja się czuję, boomer to robił ten quiz bardziej. Bo, tak. I wiesz, jeszcze dał takie, takie obrazki w ogóle niezwiązane z tym, że tu cokolwiek może być wpisane. <grym> Na przykład tutaj może być napisane Wyjebać ci ku Albo HWDP Policji. Tak. HWDP BDSM. Tak. HWDP Policji, bardzo dobrze Straży Miejskiej. <grym> Czy wiesz, co znaczy określenie alternatywka? No, w sumie tak. Po części to jest to samo co Julka. No. Trochę. Tak. Jest alternatywka. Czy wiesz, co oznacza określenie baza w nowym znaczeniu? A jakie to jest nowe znaczenie? No właśnie, co, co, co jak, jakie jest nowe znaczenie? Bo mi by się to kojarzyło, że chodzi o ewentualnie jakąś, nie wiem, o dom. Baza. Chodźcie do mojej bazy. E, e, e. Znaczy, że nie wiem, co to jest zn znaczy nowe znaczenie. Czy to jest znaczenie przez, sprzed miesiąca, sprzed roku. A może, kuwa, właśnie sprzed dziesięciu lat, że tak naprawdę no to jest stare. Dobra, ja zaznaczam, że wiem. Dobra. Bo z... Dajcie nie... potem znać, czy no. wy wiecie. Może nam coś tutaj mhm. wytłumaczycie. Bo jeśli nie ma wytłumaczenia tego, co to znaczy, to mogę to interpretować dowolnie. Mhm. No dobra. Czy wiesz, co znaczy określenie Sasin. No, to jest jednostka. Dużo pieniędzy, to jest jednostka monetarna. Tak. Czy wiesz, co oznacza słowo koronka w nowym znaczeniu? W sumie. No, koronka, ja wiem, że tak mówili o covid Że ktoś Aha. ma koronkę, ale nie wiem, czy jest takie znaczenie w sensie Nie, no to nowe. ja myślę, że o to chodzi w takim razie. To chyba o to biega. Ej, nie, ja bym się nie skapnęła, że to to jest. Tak szczerze. Nie, ja akurat. Ej, i o dziwo, dużo, jak widziałem jak, jakieś właśnie wy, wy, wypowiedzi. Ktoś już żał koronka, to to wcale nie były jakieś nastolatki. No co. Mówią tak normalne osoby. Po prostu w necie, o i tyle, no. O Jezu, czy wiesz co to znaczy słowo to zależyzm. Jezu. Bo, i, i, to jest. Boże, aż mi się przypomina. Przy, przypomina mi się, jak y, miałem kiedyś jakąś pracę z tekstem w podstawówce i żeby było tak bardziej młodzieżowa, to do tego tekstu wple wpleciono wyrażenie Life is brutal and full of zasadkas. I wtedy poczułem cringe. Dokładnie taki sam jak w tej chwili. Znaczy, wiesz co, ja o tym na szczęście nie słyszałam, ale no ja wiem pewnie o co chodzi. Czyli co, że ktoś jest y, osobą, która często odpowiada to zależy i wtedy tak. jest to zależy? Tak? O to, to chodzi? Myślę, że to zależy z jest frazą określającą ambiwalentną postawę podmiotu. No, więc. <głos》>, nie, czy. czy... Tak, Do, no. domyślamy się, no, czyli w sumie... To w sumie wynika z samego brzmienia tego słowa. No tak. Czy wiesz, co znaczy określenie szur? I, no szur, i teraz szur też nie ma jednolitego znaczenia, bo na przykład y, na korwinistów się często mówi szur. No, to jest moje pierwsze skarżenie. Potem na szur, y, określeniem szur się określa takie osoby, które zanadto wierzą w teorie spiskowe. Mm. Y no i oczywiście wiadomo, że jak na przykład jesteś przeciwnikiem szczepień, to też jesteś szurem. Też mogą to, pod to po podłożyć. Cóż. Ale zauważyłem, że na przykład w kwestii covidowej dwie strony są nazywane szurami. Tak? Tak. A. Więc to jest kolejne słowo, które znaczy w sumie wszystko. Mhm. No dobra. Czy wiesz, co znaczy określenie foliarz? No, dobra, no to też wiemy i co to takie łatwe no to nagle się zrobiło? Właściwie szur i foliasz. Dla mnie to właśnie nie są w ogóle y, określenia nastolatkowe, tylko po prostu określenia, które mhm. się często w necie używa. No. W ogóle jakie SMS-owe. Ej, właściwie foliasz jest chyba bardziej związany z takimi teoriami spiskowymi, a szur częściej widziałem w określeniu do kłóców. No tak, no. Czy wiesz, co znaczy słowo impostor? No, imposter się wzięło z Among Us gry i, Aha, mm -hmm, i jest mm -hmm. to po prostu zdrajca, taki, który śpiech, ktoś, okay. ktoś, kto zdradza. Dobra, 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 o to chodzi dokładnie. Nie, bo ja to słyszałam i tak, wiesz, gdzieś tam, y gdzieś tam kojarzę, ale musiałeś mm -hmm. mi wytłumaczyć. Czy wiesz, co oznacza raz. skrót no. rel? To jest coś, co ja słyszałem, ale nie mam pojęcia, co to znaczy. Ja też nie wiem. No to nie wiem. Powinna być jeszcze opcja, że słyszałem, ale nie wiem. Mhm. Nie wiem, tak mi się wydaje. A ja jakoś nie kojarzę tego w ogóle. Czy wiesz, Chyba. co znaczy SMS-owy skrót AFK? Nie mam pojęcia. Nie wiem, serio. AFK? Nie wiem, dobra, nieważne. Nie wiem, nie wiem. Czy wiesz, co znaczy SMS-owy skrót GZ? Co to kurwa jest? To jest y, ten. To jest skrót grzybiarzy. Gdzie zbierasz? Nie, nie wiem. Gdzie? Ej, to jest za akurat zajebiste G -g -g by było. Gdzie zbierasz? Tak. A, ale. um babka. Zaraz obok niego kośdarz kraj. GZ. Grzybiarz nie zdradza swoich sekretów. O jezu, mało. Przecież to nie jest nawet nowe słowo. No, to jest dosyć stare. A czekaj, a co to w ogóle znaczy? Lauf my s Coś tam. No, czyli po prostu, że jest ten, że jest po prostu śmiesznie, że, no. że się śmiejesz. Dobra. Nie, bo ja też to wiem, że to jest stare, ale po prostu nigdy taki gównianki nie używałem za wiele. Czasem jeszcze F się w środek daje z tego co wiemy: LMFAO. I to jest bardziej wulgarnie, bez fucking S. O kurwa. Czy on? Nie wiem, czy jest off, czy on. Nieważne. Nieważne. W każdym razie wiem, co to oznacza. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wiecie, wy się tam nie przyjmujcie, jak my zonimy tak jakąś tam hipster głupotę. dalej. Serio? Hipster. hipster jest bardzo nowoczesnym słowem? Hipster. I znowuż... Y, hipster może to, to. wszystko może tak naprawdę oznaczać. Prawdziwy nastolatek. Mimo że yeah. praktycznie. Nie wiem, ile tam było tych odpowiedzi. No dobra, połowę może. Powyżej połowy. może. No nie, na pewno, tak. Parę tych dziwnych takich skrótowców. Nie wiem, co to mhm. jest w ogóle. Dobra, to teraz mamy kolejne głosowanie. Czyli nie będzie jakiegoś ostatecznego wyniku. Yy, Życie nastolatków. Yeah. Czy potrafisz nazwać więcej fikcyjnych postaci niż swoich znajomych? W sumie myślę, no że, myślę że tak. Ej, skumajcie to. Weź, weźcie sobie tak przykładowo. Jakbym wziął wszystkie filmy MCU... Wszystkie filmy y, DC i samego Harry'ego Pottera to już bym miał kurde więcej. Nawet myślę, że przy samym Shreku bym miał więcej. No ale kurczę, no to wcale nie jest głupie. Żeby tak jeszcze nazwać więcej fikcyjnych postaci Poza tym. Y, no... Co jest też fikcyjną postacią? Hoyrak też jest fikcyjną postacią. Kowa Modi Inanna jest fikcyjną postacią. Tylko teraz, ej. Ja, yy, ja wiem, że tu są super tak. bohaterowie narysowani no ale jednak. Ale wyobraź sobie teraz, że na przykład, jak powiem kura z Moriego inany, to też jest postać. No tak. To też jest postać i, i to dosyć istotne. Ale nie bo... wiesz, czy to jej imię. Tak, ale kura. A może ona jako... ma na imię Halina. Ale kura jako jedyna potrafiła przebyć kopułę bez konieczności wchodzenia yy, tam do, do góry, nie? Jest super bohaterką. Tak. Czy po zrobionym zadaniu domowym nagradzasz się? Mm. Znaczy, jak ja to robiłem, może cofnijmy się Może nie aż tak daleko do szkoły, ale do, do studiów. Ja bardzo często, jak się czegoś uczyłem, czy coś, to robiłem tak pół na pół. Że uczyłem się chwilę, znaczy nie. Y, uczyłem się chwilę, potem chwilę grałem, potem chwilę się uczyłem, potem znowu grałem. I w sumie nigdy chyba nie było tak, że poczułem, że o, zrobiłem wszystko, mogę się nagrodzić. Dla mnie to nie było coś takiego, że muszę nagrodę za, za to dostawać. No ja raczej też tak pół na pół robiłam. Trochę nauki, potem znowu 10-5 minut przerwy, 15 minut nauki, nie? Coś takiego. No, czyli nie. Raczej jakoś aż tak sobie tego nie przypominam. Mhm. Czy zdarza ci się, Mówić tak kontrowersyjne rzeczy, że boisz się, że wylądowałbyś z szpitalu psychiatrycznym, gdyby ktoś to usłyszał. Nie, hmm. nie, ja bym się nie bała, bo przecież, kurde, jest tyle osób z różnymi dziwnymi poglądami, że bez przesady... E, słuchajcie, Kononowicz jest zdrową psychicznie osobą, także ja w tej chwili się niczego nie obawiam. No. E, druga sprawa, za poglądy jakiekolwiek praktycznie, trudno jest tak ostatecznie trafić do... E... Bo to chodzi bardziej o zachowanie tak, samo, a nie o tak. poglądy. Więc to jest takie, nawet, takie pytanie. Nawet typ, który by twierdził, że druga wojna światowa nie istniała, teoretycznie nie mógłby trafić do tego, do no, psychiatryka. tak, no wiadomo. Więc to jest takie, aha, hej, jestem taka szalona, powinnam trafić do psychiatryka. Eee. Um, mam nietypowe hobby, nie zrozumiesz. Tak. I potem ten, filatelistyka. Okazuje się, że rzeczywiście, bo mało kto zbiera znaczki z młodych osób, <noise> czy gdy zdarzy się coś naprawdę śmiesznego, to potrafisz śmiać się przez kilka minut. Znaczy, ja najbardziej lubię jak się ten, jak jest jakaś scena, że się dupa spierdzi na przykład, to wtedy się śmieje długo. Znaczy, w sumie tak. To, to jest ewentualnie takie przerywane, że ha ha ha, a wtedy już nie chcę robić wiochy, że się ciągle z tego śmieje, ale tak prycham dalej. No. Że próbuję to zatrzymać, ale się nie Ewentualnie gidą. jest tak, że na przykład... Przypomina mi się jakaś śmieszna rzecz sprzed tygodnia. No. I łącznie to już nawet więcej niż kilka minut. No my tak właściwie się dużo śmiemy, bo ciągle nam się jakieś dziwne rzeczy przypominają. Dużo Ostatnio oglądamy Kaptajna Bomby, no to już w ogóle są dziwne rzeczy różne. Jakieś teksty co chwilę lesą. Więc tak to właśnie jest. Czy ćwiczysz swój podpis na wszelki wypadek, gdybyś zdobył sławę i musiał dostawać autografy? Taak. Ej, czy ja... Ja w sumie... Za... Ostatnio tak zdarzyło ci się, bo y, do podpisywania książek. No. Tak. Więc możesz dla Beki zaznaczyć tak. Znaczy mogę zaznaczyć tak, ale muszę wam powiedzieć, że... Y... To nie jest w sumie tak, że jakoś to szczególnie ćwiczyłem. Po prostu chciałem, żeby ten podpis był zrobiony jak najszybciej i jak najmniej dbale. Mhm. A, a, ale nie tak, że wiesz, że o tutaj walnę kończy. No to jest porawka jakaś, nie? Tutaj da, tylko w, ja z prawkami mam, mam tak, że ja nigdy nie wiem, jakie z, y, litery powinny zostać w niej zachowane, a jakie nie. To jest zależy już od tego, kto się podpisuje. To jest raczej takie, parawka mi się kojarzy z czymś, że ktoś sobie wymyśla po prostu. Uh -huh. Co chcę zawrzeć w niej? Jakie no. litery, na przykład, nie? Czy potrafisz bez przerwy przez kilka godzin przeglądać aplikację w telefonie? Nie. nie. Ja, I tyle mamy do powiedzenia. Ja najdłużej przyglądałem w telefonie aplikację, dlatego że chciałem większość usunąć. Tak. Wy wiecie, że my, jest, my telefonowi nie jesteśmy. Znaczy, jak ktoś jest, jak traktuje no. telefon jak laptop czy coś, to spoko, ale my nie. Ja nie prostu. mam nawet messengera na telefonie. No. Nie lubię. Jak mi pstryka, jak będę chciał wejść na Facebooka i odpowiedzieć, to odpowiem. Mhm. Czy czasami słuchasz muzyki tak głośno, że obawiasz się, że stracisz słuch przed trzydziestką? Mm, a czy kiedyś słuchałam na słuchawkach dość głośno, ale nie, nie, że aż tak? Nie, raczej nie. Kiedyś też słuchałem, ale... Teraz już nie słuchamy. Znaczy w sensie, że na słuchawkach. No. Czy nosisz jedynie 5% ubrań ze wszystkich, które posiadasz? Nie. Nie. Są tam jakieś ubrania, o których zapominam ich nie noszę zbyt często, ale ogólnie. Ja jestem taka, że jakbym długo czegoś nie nosiła, to po prostu wywalam, bo nie lubię mieć za wielkiego burdelu uh -huh. w szafie. Ja już jak na przykład widzę, że coś jest podwane, to daję to gdzieś do kontenera czy coś. No, i ty to rasz. też. Czy przez kwarantannę obejrzasz już większość seriali filmów Netflixa? Nie. nie. Bo większości filmów i seriali Netflixa nie, nie lubimy albo nas nie, nie interesują zbytnio. No. Ogólnie Netflix naprawdę stosunkowo rzadko oglądamy, po, tak przyrównując do tego, że ciągle go mamy już od naprawdę długiego czasu. Tak. Ja myślę, że właśnie Netflix powinien troszkę lepiej podejść do fabuły niektórych ser seriali, a nie do pewnych wątków. Mhm. Bo to mu na, lep na lepsze wyjdzie. No ale jak wiecie, jak jeden z twórców Wiedźmina mówi, że, że to jest takie no, że logika w sumie nie jest ważna, no to cóż, no to raczej nie wróżę temu zbyt dużych sukcesów. Każdy nastolatek zda ten test. O tak. Jaka celebrytka jest przedstawiona na poniższym obrazku? Czy to jest Ariana Grande? Wiem, jak wygląda Ariana Grande i Rihanna. Zady Larson w ogóle nie kojarzę. Nie, tej Pode... pierwszej też nie. Podejrzewam, że to ona. Tak, to ona weź. A, to ona, okej. Okay. Nic innego bym na się nie zaznaczył. Co oznacza skrót OMG? O mój Boże, o matko, och mój. Aha, och mój Boże, czy o mój Boże? Y, po jakiemu to jest w ogóle napisane? Och mój Boże. Nie wiem, to pierwsze chyba. Chyba nie och, nie? Tak dosłownie. Och, oh my god No, czyli jest dobrze Która z tych rzeczy nie należy do stylu VSCO Ja, ja myślałem, że VSCO to jest jakaś ustawa <gry> unijna dla transportu Kurde, coś o tym słyszałam Plecak chyba tak Kurwa, nie wiem, te ostatnie buty coś mi się staro kojarzą, tak szczerze wam przyznam, że to jako Emolcy w gimnazjum takie bardziej nosiły, niż aby to teraz było jakieś. No nie wiem, weź to ostatnie zaznacz? A jednak nie, aha. No to, no to chuj, to nie wiem. Pios... Chciałam tutaj już. O Jezu, autorem piosenki, pod tytułem ona by tak chciała jest. Stu... Stu, wyrucham wasze matki Barton. Jaś Dąbrowski czy Roni Ferrari. W ogóle... Beka jest z tego, że y, to jest taki, wiesz, takie, wiesz, to, to jest takie młodzieżowe, ona by tak chciała, ale jednocześnie podają piosenkę, która, którą on stworzył, tak wiesz, także nawet y, ogólne media się tym zainteresowały. Mhm. Rozumiesz o co biega. Że, tak jakby ktoś po prostu stworzył hit po to, żeby mieć kasę, żeby był sławny, i wszyscy by go tylko z tego rozpoznawali i uważali, że są jego fanami. A on by miał trzy inne płyty zupełnie nieznane. No, ale tak jest w wielu przypadkach akurat takich, yy, takich, takich, jak to będzie piosenkarzy jednej piosenki, nie, że mhm. są właśnie znani z tej jednej konkretnej ewentualnie z dwóch, a reszta no to, to, to zupełnie nikt nic nie wie. Mhm. Ile osób jest z tym? Nie X? wiem. Nie wiem. Dla mnie może nie być żadnych. Ja żadnym... strzeliła pięć. Ja bym powiedział, że osiem. Uu. No to weź osiem. Sześć. Sześć oś... Nie, Je, to dobrze, oboje nie wiemy, ale to dobrze, to dobrze, że nie wiemy. To jesieniara oznacza osobę, która nienawidzi się, jesieni... osoba, która urodziła się jesieni... osoba, która uwielbia się. Jesieni... No my jesteśmy jesieniary. Ja lubię wszystkie pory roku. Nie, ja też lubię, na przykład już mi ta zima zbrzydła, już bym chciała, by było coraz cieplej. Ale też ja lubię lato, ale jednocześnie nie lubię opalać się na plaży. Plaża jest fajna, żeby posiedzieć, wypić piwko, no wejść nie, do nie morza. Nie opalamy się, już nie wejść, opalamy się. Wejść już. do morza, posiedzieć chwilę, czy tam do jeziora, ale to tyle. Robić siku tam, no i wtedy wyjść. siku, czasem nawet dwójkę, <laughs> ale tego nie polecam. Ja tego nie powiedziałam. <laughs> ja powiedziałam tylko, że nie polecam. Nie mówiłem, że kiedykolwiek coś takiego zrobiłem. Ale pomyślałam. Wiem. Ale znam kolegę, który zrobił. Nie, tak na serio. To już nawet nie były żarty. Jak nazywa się aplikacja przedstawiona na obrazku? Czeka, co? A, bo tu jest, tu jest sprytne Instagram. Jezu. Sprytnie. Ja nie mogę. Sprytnie. Jak nazywa się model butów przedstawiony na obrazku? Adidas, Jordan. Ej przecież tu jest na pewno są to Adidasy ja mam to ostatnie nie wiem czemu o mi gdzieś się obić o logo Adidasa i jakie to są buty odidos która z tych piosenkarek zajmuje się ponurą muzyką pop ponura muzyka pop w ogóle to billy elis boże słowo prank oznacza niedojebanie mózgowe ale jeżeli już mam być tak bardziej młodzieżowy, to żart. Świetnie ci poszło. Ten test jest dla ciebie zapewne bardzo łatwy. Znasz się na trendach, które są w świecie nastolatków i się nimi interesujesz. Można określić cię mianem typowy nastolatek. Pociesz się, że cieszę się, że już zmierzamy do ostatniego, bo to naprawdę jest dobra dawka cringe'u. O tak. A ostatnie. Też nastolatkowe? Głosowanie dla nastolatek. Z kropką. Z kropką. Czyli, czyli takie... kropka nienawiści. Ale już trzy już lata temu to powstało. Czy Uuu. cieszysz się z tego, że jesteś nastolatką? Nie, bo nie jesteśmy nastolatkami. Podoba Ci się Twój wygląd? Średnio. No tak, średnio bym powiedział. Ja nie mogę jakie pytania. Czy jesteś zakochana? Tak. No, run. Mm -hmm. Run a <laughs> Masz swojego celebrity crush. Co? Co? Co to jest za... Co to są za neologizmy? Nawet kilku. Jeszcze to ja? Dobrze, masz nawet kilku. Nawet kilku. Czekaj, Karol Wojtyła, na, na pewno, tylko że on nie żyje już. Nie. Co jeszcze? Bartosz Walaszek. Też bym chciał. Tak on się liczy jako dwóch. Właśnie przez te subskrypcje. Jest taki gruby. I. Nie no, w sumie dwóch to już kilku. A nawet trzech. Nawet trzech. Trzeciego jeszcze... A, no i oczywiście Hubert urbański. To, co on robił przy tej kolędzie. Mm. Mm. No, to kilku. E, jaki masz styl ubierania się? Sportowy, boho, mroczny, modny, skromny dziewczęcy. I co to jest boho? E, to jest takie takie trochę hipisowskie. A, dobra. Takie długie spódnice, jakieś naturalistyczne elementy. Czy można powiedzieć, że ta torebka jest Boho? No w sumie ma takie pseudoindiańskie coś mhm. w takim wyglądzie, no, coś takiego. No dobra. E, ja zazwyczaj się ubieram. Różnie ja, ja bym nic nie zaznaczyła, bo to jest sport, znaczy, dobra, ty masz dry hall? Ja bardzo często dresy noszę, ale paradoksalnie dresy, choć powinny kojarzyć się ze sportem, to jednak najczęściej kojarzą się z pierdzeniem na kanapie, nie? <grym> <grym> tak, więc ja nie wiem, co znaczy sportowy. Ja wezmę sportowy. Nie, ja dziewczęco. Mm. Modny. Modny. Jak jest się sportowym, to już nie można być modnym, <grym> niestety. Nie, bo dwa paski, a nie trzy. Masz swoją BFF? Jezu, nie. Ja muszę... My jesteśmy swoimi BFF. Jaka część twojego ciała najbardziej ci się podoba? Stopy, kurde. Oczy, usta, włosy, nos, cera. A, nie, ma stóp, niestety. Ej, ej, część ciała, cera. Stopy, kurde. Ja bym zaznaczył dupa, ale niestety też. To jest tak. Ej, może ja zaznaczę włosy. Ej, Heche. ale też część, figura. No. Bo wiesz, bo, bo, bo to jest dosyć ciekawe, że na przykład nos, oczy, usta, cera są osobno. Jakby mogła być po prostu twarz, ale figura jest już, już ten, już razem, nie? Aby nie było wulgarnie, że osobno cycki i dupa. No to figura. Tak. Nie wiem czemu, ale tak zaznaczyliśmy. No bo cyski i dupa. O! O! Lubisz czytać młodzieżowe książki. Co to znaczy młodzieżowe? Ja lubię każdy gatunek czytać. Młodzieżowe są czasem fajne. Tylko to zależy, czy uznamy, że yy, młodzieżowe... Nie no, Harry Potter jest raczej młodzieżowy. No ja lubię. Czy na przykład Ender Starter też mhm. czytałem? Nie, no to lubię. Ty też. Mm -hmm. Masz jakiś talent, który rozwijasz? Nie mam żadnego talentu. Jo, weź przestań. No tak. O. O. Ostatnio mam coraz mniej czasu na jego rozwijanie, ale ale, ale to, to się zmieni. Co jest Twoim hobby? Podpisanie muzyka ma No modem? możesz zaznaczyć, tak, tak. zaznacz, zaznacz. Yy, tak mało osób lubi. Ej, pasja, przyroda. Sadzenie Przedaż. drzew, i tak dalej. Właśnie, to jest bardzo szerokie określenie. Jaki jest Twój stosunek z rodzicami? Mm, zajebisty stosunek. Nie, przepraszam. Nie, no, dobry, no co mówić? Jaki jest Twój stosunek z rodzicami? W ogóle to jest poprawnie napisane. Powinno być, jakie są, jak układają dają się twoje stosunki z rodzicami. No właśnie. Albo jaki masz stosunek do rodziców. Bo to, bo to dziwnie brzmi, stosunek z rodzicami, tylko, ale spoko. Że, tylko, że jaki masz stosunek do rodziców, to jest takie, tylko z jednej strony, nie? No tak. No To jakie masz relacje z rodzicami wtedy powinno no. być. Malujesz się. Tylko na specjalne okazje. No, nie maluje się zawsze, więc weź to. A jak ty? Ja. Też na specjalne okazje. W spajcie się maluję. <laughs> A Czy masz wahania nastrojów? Tylko podczas miesiączki. <laughs> Ej, mnie to... Ja teraz... Zabrzmię, z, 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 zabrzmię jak męska szowinistyczna świnia, ale ja nigdy nie rozumiem, jak można mieć wahania nastrojów podczas miesiączki. Nie rozumiem tego. Czy nie, w sumie jakbyś powiedział na odwrót, że, o, że ona ma, ma okres, to tak gada, to wtedy tak, by było szopnastycznie? Tak, że po pierwsze, że mając miesiączkę zawsze się, jest taki stereotyp, że zawsze musi być wkurzona tak. I, i tak dalej. A po drugie, że jest takie założenie, że nikt nie może z tego tytułu nic jej powiedzieć, na... bo, bo, bo ma prawo do tego. Nie, ja zupełnie tak nie miałam. Zawsze nawet z jedną koleżanką tak. Gadałyśmy, że w ogóle o co z tym chodzi, też nigdy tego nie rozumiałyśmy. Tak szczerze. Znaczy, no wiecie, no bo kogoś boli to, ale w sumie to nie oznacza, że ktoś będzie niemiły dla wszystkich, tylko po prostu może być trochę bardziej osowiały. A wiecie, to też jest słabe, że ktoś by miał wykorzystywać to, że ma miesiączkę do tego, aby się wyżywać na innych, nie? No. Tak, no dobra, ale dobra, no fajnie okres, tylko że czy mamy. Na... Ej, ja czasem mam wahania nastroju, tak ogólnie. No, ja czasem też. Więc zawsze mamy okres. Czy w Twojej szafie znajduje się dużo markowych ubrań? Oczywiście, pyny, myny. Ej, ubrania zawsze są jakieś marki. No właśnie, to jest też ta. Dobra, mogę powiedzieć, że kilka by się znalazło, tylko ja sobie nawet przypomnieć ich nie mogę. Ja nawet nie wiem, jakie mam Moja, bluza, moja bluza z pumą, z pumą jedna, to, pe, to pewnie nawet nie, nie stała obok szwalni. Cóż, pumy. No to nie, nie noszę. Nie, nie, raczej nie. Markowe. Ja wyznaję zasadę, że po co kupować jak, jakiś znaczek za 500 zł, jak mogę sobie z lumpa kupić podobną koszulkę, czasem nawet tematyczną, bo... Albo znaleźć bo, rzeczywiście tak, markową. Bo się czasami kojarzy, że lumpy to są podróby, a ja właśnie chyba z blu, dwie bluzy Marvela nie, no właśnie, no. w lumpach jest dużo markowych no, rzeczy. Z oszą mam na przykład koszulkę, która jest oryginalnie, ma oryginalną metkę, że to jest Namko, bo tam jest Pacman. Mhm. No, no, no. Używasz młodzieżowego slangu. Nie, no to są zakwaśne klimaty dla mnie takie. Czy to dobra, no dobra, no jakiś tam slang, skoro mówisz, że hipster to takie nastoletnie słowo, no to czasami się używa jakichś no określeń. Czasami. To czasami. Nosisz hokery? Ja w sumie tak. Ty nosisz, nie? kuba, młodzieżowo. Ej, ale ci powiem, że ten hoker dziwnie wygląda. Ano? To wygląda jakby ona właśnie występowała w pile i miała coś z tym zrobić. No, trochę. A. A, to już koniec tej fascynującej przygody z quizami. Mam nadzieję, że tak przynajmniej średnio wam się podobało, bo to prawie 40 minut. Wow. Także do następnego. Pa. Pa.